Z każdego meczu staram się zrobić jeden filmik, także z tego też na parkiecie MKS Pruszków w niebieskich strojach z domieszką żółtego i biało-niebieskich to mała akademia koszykówki z Ursynowa. Za nami 3/4 prowadzą chłopcy z Pruszkowa kilkunastoma punktami. Ale tu wynik nie jest najbardziej istotny. Popatrzmy, jak dzieciaki grają. To rocznik 2000 młodszy. Mogą sobie pograć na parkiecie, bo ostatnio co bywam na turniejach, to wszędzie ta nawierzchnia bitumiczna, a to nie jest to, co prawdziwy parkiet. To tu na parkiecie się czuje koszykówkę. Po tym spotkaniu drużyna Piotrkówki Radom zagra z Ełkiem. Pierwszy mecz wygraliście. Ełk też wygrał, czyli ktoś musi przegrać. A ja mam do was takie pytanie, bo gracie na różnych parkietach. Gdzie wam się lepiej gra? Na takim parkiecie, ale nie chodzi o parkiet, taki prawdziwy z drzewa, czy na takich gumach? Nie, na gumach. Na gumach lepiej, a. Prawdziwi koszykarze, profesjonalni grają na takich parkietach. Nie, bo my też tak będziemy grać. Ale wy gadacie, że wam się lepiej na gumie gra. Pana, bo my trenujemy na taką. Do NBA jeszcze na bardzo dużo brakuje, proszę pana. Do NBA? No na pewno dużo. Ja tu już byłem w NBA, to dobrze byłem. Piotrkówka Radom, rocznik 2000. A najmocniejszy rocznik jest jaki wasz? 98. Co ty gadasz? 99. Kogo? Łukasza Deje. Tak, pozdrawiamy Łukasza Deje. I pozdrawiamy rodziców. A wy drę pan zna? Oczywiście. Mamy, tatę, babcię. Z Pruszkowa. Siema Deja. I wszystkim życzymy wesołych świąt. Merry Christmas! Wesołych świąt. Pana, zna pan Biblię? Znam. Ale przewaga. Na razie tyle.